Michał Sawa, Strefa Zoologiczna, witam bardzo serdecznie. Tylko w moim programie zobaczycie polityków od tej strony, od których nie znajdziecie, nie zobaczycie w innych programach. Zobaczycie ich od strony, o której informuje tylko mój program, bo rozmawiam o zwierzętach, czyli o rzeczach miłych i przyjemnych. W dniu dzisiejszym moim gościem jest poseł na Sejm, wiceprezes partii Porozumienie, Zbigniew Gryglas. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam Ciebie, witam serdecznie Państwa. Będziemy rozmawiali o zwierzętach, jak zawsze w moim programie. Poseł rozmawiał może w jakichś programach już na temat swoich zwierząt? Muszę Ci powiedzieć, że zdarzyło mi się to raz, ale to tak zdawkowo, bardzo krótko. Nie byłem nigdy gościem w takim programie, w którym temat zwierząt, w szczególności moich zwierząt, bo mam kota i psa, byłby jakoś szerzej poruszany, więc z przyjemnością opowiem o Maksie i o Agnieszce, ale także może o innych doświadczeniach moich ze zwierzątkami. Czyli moi drodzy, to będzie debiut. Poseł Porozumienia Zbigniew Gryglas będzie rozmawiał ze mną o swoich zwierzętach. Czyli jest pies i kot, wcześniej wspomniane. Tak, jest pies, którego wzięliśmy ze schroniska na Paluchu. To jest typowy mieszaniec, nazywa się Max. To już któryś Max w moim życiu. Pamiętam jako chłopiec jeszcze w czasach szkolnych. Także miałem pieska Kundelka, który nazywał się Max, więc to imię jest jakieś takie szczęśliwe, tak. Choć muszę powiedzieć Państwu, że z tym imieniem mojego Maxa, mojego pieska, wiąże się pewna zabawna historia. Otóż mamy koleżankę, która wyszła za Hindusa. No i ten Hindus nazywa się Max, ma na imię Max. I jak Max przyjechał do nas kiedyś z wizytą, no to było dwóch Maxów w domu. Jak wołałem naszego pieska, to gość się trochę dziwnie rozglądał. Więc to taka zabawna historia. A co pojawiło się pierwsze w domu, pies czy kot? Najpierw był piesek, najpierw był pies. Jak tylko zbudowaliśmy dom, zbudowaliśmy się około 10 lat temu, już nawet więcej, 12 lat, natychmiast pojawił się pies. Wiadomo, w polskim domu musi być pies. No on jest gospodarzem. Ja mam dwa. O, proszę. On jest gospodarzem, Max jest takim gospodarzem. On jest... Pilnuje domu. Tak, on pilnuje domu, choć jest takim niepozornym pieskiem średniej wielkości. Zaraz gdzieś tego zobaczymy więcej... na telewimie. A no właśnie, będzie można Maxa zobaczyć. To niezwykła historia. Mam. Pamiętam, jak wzięliśmy Maxa, on miał swojego brata. A w jakim wieku w ogóle trafił do domu? On miał wtedy zaledwie kilka miesięcy właściwie. Czyli to był młody pies wzięty ze schroniska? To był młody pies wzięty ze schroniska. Miał swojego brata, było ich dwóch. Jak się dowiedzieliśmy, że ma brata, to chcieliśmy wziąć także braciszka. Chcieliśmy wziąć także braciszka, ale weterynarz powiedział, że niestety nie jest to możliwe, bo on musiał przejść taką dłuższą kwarantannę. Jak później się odezwaliśmy, to już braciszka Maxa nie było. Znalazł dom. Natomiast pamiętam słowa weterynarza, bo on powiedział tak, on jest taki trochę smutny, weźcie go, a na pewno odda wam serce. I rzeczywiście miał rację, bo Max jest członkiem rodziny, jest cudownym. Ile teraz ma lat, jest, Max? Jest cudownym psem. No, ma około 12 lat, dokładnie. To już nie wiemy. Strasznie długo jest. Tak? Jest z nami bardzo długo. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie był z nami. Jest, jak powiedziałem, od początku momentu, w którym zamieszkaliśmy pod Warszawą. To już troszeczkę na takiej psiej emeryturze. Już jest trochę na psiej emeryturze, ale czasem się ożywia bardzo. Ten rok jest taki dla niego bardzo dobry. Jest rzeczywiście taki ożywiony, ma dużo energii i zupełnie go nie poznaje. Naszego staruszka Maxa. Druga młodość. To on przeżywa rzeczywiście taką drugą młodość. Drugą młodość teraz na wiosnę. Zresztą widzicie Państwo Maxa i wygląda tutaj naprawdę nieźle. Pięknie zażywa kąpieli słonecznych. No właśnie, tak. To przejdźmy teraz do kota. Jeśli chodzi o kota, kot ma właściwie dwa imiona, Agnieszka albo Kitka. Na początku mówiliśmy Kitka, ale później to moja żona zaczęła mówić bodajże
Tak, chyba ona, Agnieszka. No i tak się przyjęło. I w tej chwili obowiązują te oba imiona, i Agnieszka, i Kitka. Kitka sobie sama nas wybrała. Ona po prostu do nas przyszła, była takim kotem podwórzowym, dachowym, gdzieś tam pewnie spacerowała w różnych miejscach. No i jeden z moich synów, ja mam trzech synów, zaczął ją dokarmiać za płotem. Była początkowo bardzo nieufna, nie przychodziła bliżej domu, no ale z czasem ten dystans się zmniejszał i w tej chwili jest już z nami. Ile czasu? Ona jest jakieś 8-9 lat, więc długo, również długo. Też długo. I jak dogaduje się z Maksem? No z Maksem. Bo to pies z kotem. Pies z kotem, tak się mówi, jest takie przysłowie, ale Max z Agnieszką lubią się bardzo. Często nawet śpią razem, więc to jest zupełnie historia komiczna. Nie ma takich sytuacji, żeby były jakieś konflikty. Nasz pies z kotem żyją jak przyjaciele. Bardzo ładnie. To zadam szybkie pytanie, łatwe. Pierwsze skojarzenie, pies czy kot? Pies, jednak pies. Jednak pies. To jest pies, to jednak przyjaciel człowieka, tak. No to jest, jakie są koty? Jest takie potoczne rozumienie, że kot wiąże się bardziej z miejscem. No ja jednak przyznałbym, że jest w tym dużo racji. Kitka czy Agnieszka jest sympatyczna, miła, ale ona chodzi swoimi ścieżkami i wraca zawsze do domu. Tym elementem, który ją przyciąga, z całą pewnością jest bardziej miejsce niż człowiek. Takie są moje obserwacje. Może ktoś z Państwa powie inaczej, państwa koty może zachowują się inaczej, ale no Max z całą pewnością jest takim zwierzęciem, który jest bardzo przywiązany do nas i tutaj nie ma dwóch zdań. Także pierwsze skojarzenie, zdecydowanie pies. Zwierzęta w Polsce są bezpieczne? Wiesz co, ja bym powiedział tak, że my podchodzimy często do zwierząt tak dosyć tradycyjnie. One przecież historycznie w gospodarstwach no, pełniły taką rolę gospodarzy domów, pilnowały tych obejść. No i trochę z tych stereotypów pozostało, a więc różnie to bardzo wygląda. Ja myślę, że to bezpieczeństwo się poprawia z roku na rok, jest coraz lepiej. No ale ciągle jeszcze są takie miejsca jak schroniska, jak choćby by to warszawskie na Paluchu, to taki smutny widok, pomimo że tam warunki są przyzwoite, ale to zwierzęta, które nie mają swoich domów, nie mają swoich przyjaciół, więc to jest trudne. Szukają. Tam te pieski zdają się mówić, zdają się krzyczeć, weź mnie do domu, więc naprawdę wszystkim polecam. Smutne jest to, że one są takie przypadki, że wracają do tego schroniska. Mimo że wyjdą, to jednak za jakiś czas ponownie trafiają i to jest smutne, że tak się dzieje, prawda? Tak, niestety to bardzo smutne. Ja wszystkim polecam to, żeby nie kupować jakiegoś rasowego psa, niekoniecznie w każdym razie, ale żeby też wziąć psa ze schroniska. Przede wszystkim no jest to takie bardzo wychowawcze. Dzieci to bardzo dobrze odbierają, opiekują się takimi zwierzątkami. No, one potrafią oddać taką wdzięczność. Max jest naprawdę wdzięcznym psem. Ja pamiętam taki moment, jak mój najmłodszy syn był malutki, bawił się w piasku, Max go tam podgryzał, on go odganiał, no a Max mimo wszystko przychodził i tulił się do dziecka. Ale to jest ciekawe, że dzieci szarpią psy. My mówimy, uważaj, bo może coś ci się stać, tak? Natomiast pies nie chce zrobić krzywdy dziecku. Zupełnie inaczej wyczuwa, że to jest młody człowiek, mały człowiek i on do końca nie wie, co zrobi i pies toleruje to, co się z nim wtedy dzieje. Pamiętam taką scenę u mojego szwagra, on ma owczarka niemieckiego i pamiętam taką scenę dosyć mrożącą krew w żyłach, bo pamiętam jego dziecko włożyło rękę do miski z jedzeniem. Ja się bałem, że ten owczarek zaatakuje. Że, no tak, może że będzie bronić jakaś zasobów swoich. Tak, tak. No ale się okazało, że nie, no. Że to dziecko mogło zrobić wszystko, a pies dziecka nie ruszył. Może był najedzony albo karma niesmaczna. Tak jak mówisz, tu jest takie wielkie wyczucie i myślę, że tylko
pies, który był krzywdzony, czy zwyczajnie jest jakiś problem wychowawczy, może zrobić krzywdę. Natomiast w normalnej sytuacji nigdy. Co oznacza dziś w Polsce ochrona praw zwierząt? No, musimy nad tym tematem pracować. Ja widzę to bardziej w sferze edukacji niż w jakimś zakresie regulacyjnym. Myślę, że bardziej powinniśmy się starać edukować niż karać, choć dla tych, którzy popełniają w tym zakresie przestępstwa, no, kara jest także elementem wychowawczym, jest nieodzowna. Więc to także element, którego nie unikniemy. Poseł kandyduje do Europarlamentu. Tak, będę prosił Państwa o głos, o wsparcie mojej kandydatury. Moje hasło to nie będziemy niemi. To jest takie podwójne znaczenie. To troszeczkę jak mój program Strefa Zoologiczna, bo też chcę w pewnym stopniu być głosem zwierząt w polskim chociażby internecie. Znakomicie. Czyli też nie Czyli chcę trzecie, być niemy. Trzecie znaczenie dokładamy do tego hasła. Nie będziemy niemi, dlatego że władam biegle dwoma językami uznanymi za robocze w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej. No i chcę głośno mówić o polskich sprawach, o polskich interesach i bronić tych interesów. Wiem, jak to robić, potrafię to robić i wygramy. O czym marzy Zbigniew Gryglas prywatnie? Wiesz co, marzę o tym, by mieć więcej czasu. Ja uwielbiam pływać, żeglować. Mazury to taki rejon, który kocham. Jak tylko znajdę jakąś chwilę, to nawet na jeden dzień wyskakuję do Giżycka czy Rusianego Nidy, żeby choćby poprzez chwilę pożeglować. Taki jeden dzień spędzony na jeziorze daje mi bardzo dużo relaksu, daje mi dużo odpoczynku. Mam wrażenie, że odpoczywam cały miesiąc, choć właśnie mijają tylko godziny, więc wszystkim polecam. To jest zdecydowanie moja pasja numer jeden. Kto powinien odwiedzić program Strefa Zoologiczna i dlaczego? Wiesz co, przedwczoraj rozmawiałem z Piotrem Gryglasem, uwaga, znany i bardzo lubiany warszawski kardiolog, który zaskoczył mnie i to zaskoczył mnie w takim temacie zwierząt, bo powiedział, że w swoim domu ma węża dusiciela. Ma węża dusiciela. Zadałem Piotrowi oczywiście pytanie, czy nie obawia się, że któregoś razu zakradnie się do sypialni i zrobi mu krzywdę. Powiedział nie, bo wąż dobrze karmiony, nawet dusiciel jest niegroźny. Więc proponuję, byś zaprosił Piotra Gryglasa do swojego programu. To wspaniały człowiek, bardzo taki otwarty, niezwykle sympatyczny chłopak i myślę, że opowie ci więcej o swoim wężu dusicielu. Bardzo dziękuję za znalezienie choćby tej małej chwilki i przybycie właśnie tutaj do mojego programu Strefa Zoologiczna. Dużo pracy teraz. Bardzo dużo, pięknie dziękuję. Było mi bardzo miło gościć u Państwa. Pozdrawiam Państwa i pozdrawiam Państwa zwierzaczki także. Na zakończenie każdy gość programu otrzymuje kubeczek. Pięknie. Tu jest Max. O, jak znakomicie. Mam nadzieję, że przyniesie szczęście w drodze do Europarlamentu i będzie, no choćby, miłym wspomnieniem wizyty w moim programie Strefa Zoologiczna. Pięknie, dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Drugi kubeczek też mam, taki sam. Bardzo bym prosił o autograf. Dobrze, oczywiście. Ja też życzę sobie małą pamiątkę z wizyty w Strefie Zoologicznej, moi drodzy. To był program Strefa Zoologiczna, a w dniu dzisiejszym gościem był Zbigniew Gryglas, poseł na Sejm, wiceprezes partii Porozumienie. Pamiętajcie, że wszystkie odcinki Strefy Zoologicznej znajdziecie na portalu strefazoologiczna.pl, jak również na YouTubie, również strefazoologiczna.pl. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.